Następny bieg. Jedziemy, gaz, 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 gaz. Gaz, 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 gaz. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I teraz musimy założyć noga z gazu na hamulec. Czekamy, czekamy, czekamy. Już nie zdążymy wyhamować, więc gaz. I tak przed każdym skrzyżowaniem. I przyspieszamy następny bieg. I tu sobie opóźnimy hamowanie. Jedziemy, 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 jedziemy. Gaz, gaz, gaz. Nie ma wożenia się. Musi pan sprawdzić, jak zachowuje się ten samochód i czego pan się nauczył. Jedziemy. Jedziemy. I teraz noga z gazu. Nie hamujemy jeszcze. Jeszcze nie. Sprzęgło do końca. Jeszcze nie. I teraz mocniej. I widzi pan, że ma pan jeszcze 30 metrów zapasu, prawda? Więc z tym samochodem jadąc 50 na godzinę, zahamowanie na 25 metrach bez kładzenia pasażerów nie jest żadnym problemem. I gaz, i następny bieg. I tutaj już pan założył, że to się nie zmieni. Nie było przełożenia, prawda? A musi pan założyć, że wszystko będzie przeciwko panu. Gaz, następny bieg. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zakładamy, że te światła będą przeciwko nam. Noga z gazu na hamulec. Czekamy. On się ładnie toczy. Jeszcze zdążymy wyhamować. Jeszcze zdążymy. Jeszcze. Już nie. I dodajemy gazu. I to panu daje to pewność, w którym momencie odpuścić. Będziemy skręcać w prawo na tym skrzyżowaniu. Opóźniamy hamowanie. Opóźniamy. Nie hamujemy jeszcze. Kierunkowskaz w prawo. Jedziemy. Jeszcze nie hamujemy. Jeszcze nie hamujemy. Jeszcze nie hamujemy. Jeszcze nie. I teraz troszeczkę mocniej. Odpuszczamy. Jeszcze pan miał 10 sprzęgło. Jeszcze pan miał 10 metrów zapasu, prawda? Pojedziemy sobie znowu w tamtą stronę Armii Krajowej, w jedną i w drugą, żeby przećwiczyć to hamowanie. Czyli to jest jedyna lekcja, gdzie pozwolę panu jechać troszeczkę szybciej niż prędkość dopuszczalna i troszeczkę gwałtowniej hamować, ale to jest tylko wyjątek, ponieważ będzie pan musiał jeździć później łagodnie, ale to jest po to, żeby pan pewniej się poczuł w samochodzie i wiedział, na co stać przy hamowaniu i poznać swoje umiejętności. Jedziemy, jedziemy z gazem, z gazem, z gazem, z gazem, z gazem. I następny bieg, i następny, i gaz. I następny bieg, i gaz. I znowu zbliżamy się do tego. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze zdążymy wyhamować, jeszcze zdążymy, już nie zdążymy, gaz. I wiadomo, będziemy sobie zawracać za skrzyżowaniem, zajmiemy lewy pas. Kierunkowskaz, zobaczymy co ten. I jedziemy, przyspieszamy i na lewy pas zjechać, wyłączyć kierunkowskaz i opóźnimy sobie hamowanie, czyli wyłączyć kierunkowskaz. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Mocniej i odpuszczamy słabiej, słabiej. Widzi pan, miał pan jeszcze 15 metrów zapasu, prawda? Na skrzyżowanie nie zawracamy. Zaraz za skrzyżowaniem jest taki łącznik, zawrócimy. Cięcie.